Witajcie ludzie z powrotem, przezagrajmy w Wiedźmin Powrót Białego Wilka. No i witam was w nowym Narakocie. Triss nam ostatnio powiedziała, że powinniśmy udać się na przyjęcie Loi Vardena w nowym Narakocie. No i teraz się tam udamy. Chyba, że musimy się najpierw przespać do odpowiedniej godziny. Mamy teraz 13, czyli pierwszą w południe. To jest niezbyt dobra godzina na przyjęcie, coś mi się wydaje. No ale dobra, zobaczmy. Pan Loi Varden zaprasza na 18. 18, musimy się przespać do 18. No dobra. Panie Kaszmarzu. Słynny pogrom. Witam. Mogę czymś. To może zadajmy mu też parę pytań, skoro już tutaj jesteśmy. Piękny lokal. Na pewno podejmujesz w nim wielu znamienitych gości. To prawda. Ale odkąd wprowadzono stan wyjątkowy, jest ich mniej. Odwiedzają cię jacyś szczególni klienci? Jesteś ciekawski. A to paskudna przywara. Ja natomiast jestem chciwy. Bardzo chciwy. Sukin syn. Dobra. Wiedziałem, że się... Cały zamieniam się w słuch. Od pewnego czasu odwiedzają mnie podejrzane typki. Wojsko ich ignoruje, a oni czują się pewnie jak u siebie w domu. Zgaduję, że widziałeś u nich symbole ze znakiem salamandry. Zaiste. Widzę, że ich znasz. Słyszysz, o czym mówią? Mówią cicho, widać mają wiele sekretów. Słyszałem co nieco, ale większość to błahostki. Na pewno mówili coś interesującego. Słyszałem, jak ustalali hasło otwierające drogę do jakiegoś podziemnego kompleksu. Wydaje mi się, że nazywali go manufakturą. Jak brzmiało to hasło? Jeden z typków powiedział... Cierń. Dzięki za informację. Bywaj. Może się jednak kiedyś tam przyda, ale... Muszę ale na razie... Wybacz. Nynie zajęty jestem. Sukin syn. Tylko szybko. Tyle kasy tutaj straciłem. Strzedam najlepiej wino. I chleb i tak dalej. Trochę kasy na nim straciłem, na tym sukin kocie. Dostanie kiedyś w ryj za to. Kiedyś mu się dostanie. Kieps. Ja. Nie. Kiedy. Wymieszaj w kubku wódki dwie porcje jaskółczego ziela i trzy porcje płatków zimejki. To przepis na lekarstwo na kaca, pochodzi od mojej babci. Opowiadałam ci już o mojej babci? Pewnie nie. Babcia była trochę biedźmowata, ale wszyscy ją szanowali. A może szanowali ją właśnie dlatego? Haczykowaty nos naprawdę robi wrażenie. Sam wiesz, jak to jest. Mądrość nie zawsze idzie w parze z ludzkim szacunkiem. Ludzie boją się i tak dalej. Ale moją babcię szanowali. Nudzę cię? Da się ją przelecieć? Ależ skąd? Nie zrozum mnie źle. Wiem, że jesteś wiedźminem. Ale przecież to prawie to samo, co wiedźma. Nie. Czarujesz, ważysz eliksiry, pomagasz kobietom w kłopotach. Mylę się? No właśnie, przecież się nie mylę. Spodobałbyś się babci. Myślę, że ona też przypadłaby ci do gustu. Oj, nie wiem. Wyglądasz na odrobinę znudzonego. Ależ skąd? Ależ skąd? No właśnie, moglibyście wymienić doświadczenia. Już sobie wyobrażam, jak babcia mówi tym swoim wiedźmowatym głosem. Dawka jaskółczego ziela, dwie dawki zimejki, szczypta jemioły i gotowe. Naprawdę muszę już iść. Nie. W takim razie nie zatrzymuję. Ale wpadnij jeszcze kiedyś na dłuższą rozmowę. Bywaj. Ej, miałeś się przele... Dobra. Czarcia purchuwa. No, chcę w końcu się przespać, no. 5 renów jeszcze teraz, jak mnie tak zanuciła. No mój Boże. Ale znam teraz przepis na coś, to dobrze, to dobrze. 13, dobra. No to lecimy z tym koksem. Dajmy tutaj. Powinna być teraz 18. Pięści kogoś świerzbią, słyszeliście? No to ciekawie. Te... Dokładnie 18. No to idziemy na górę, na przyjęcie! Hej tam! Towarzyszka, hej! Tiul kompletnie wyszedł z mody. Już idziecie?
Ej, Abigail! Adda wygląda świetnie, chociaż jest trochę za chuda, jak na mój gust. Te. Fajnie. Ochroniarz! Tylko grzecznie. Tylko grzecznie. Nie zadzieraj ze mną! Rynek zerikański to przyszłość handlu. Czarni już tam jeżdżą. Ty raślisto. Rynek zerikański to przyszłość Królewna handlu. Królewna Adda powinna czarni niezwłocznie wyjść za mąż. Nie? Co ja mam z tym wspólnego? Tiul kompletnie wyszedł z mody. A wy wszyscy to samo? Zdecydowanie wolę nasze tradycyjne uczty. A ten głos do ciebie nie pasuje. Nie przeszkadzaj. Mhm. Uwielbiam te melodie. Nogi same podrywają się do tańca. Po prostu posłuchaj. A mistrze Jaskra nie zaprosili, sukinsyny. Co to ma być? Triss, hej! No to jesteśmy. Nie rób takiej miny, będzie dobrze. Coś mnie kłuje w boku. Może pójdziemy do ciebie i sprawdzimy, czy nie mam jakichś wewnętrznych obrażeń. Zajmiemy się tym po przyjęciu. No. Głowa do góry, Geralt. To nie takie straszne. Przywitajmy się ze wszystkimi. Ale ja nie chcę. Ja chcę do domu, mamo. Alkohol. Polityka mnie nie interesuje. To pasowało teraz do tego, co ten kupiec tam mówił. Skrzynka. Przyda się tajemnicza notatka. Oreny. Złoty sygnet z rubinem. Fasfor. Cudzoziemskie krainy. Cudzoziemskie krainy. Przyda się. Hej! Co tutaj robisz? Co? Szukałem wychodka. W skrzyni? Tak. Punkt dla ciebie. Prawda jest taka, że szukam lepszych trunków. Nie będę pić tego cienkusza. O, wino rzeczywiście jest rozwodnione. Znalazłem tu niezłą gorzałkę. Chcesz trochę? Oczywiście. Mam teraz niezłą gorzałkę, tak? Dobra. Wrzyć se to wsadź. No i dobrze. No cześć. Uśmiechnij się, Wiedźminie. Jeszcze trochę. Ale ja chcę... Dobra. Dobrze, że się aż tak bardzo nie kiwałem. No dobra. No to możemy się przywitać z resztą, co? Towarzyszka. Herold. Witamy na przyjęciu u Leuwardena. I witamy w dupie. Rozmawiałem z królewną. Ja, prosty kupiec korzenny. No i co? Teraz tobie staje, nie? Teraz masz erekcję. Fajnie. Wyzima potrzebuje akweduktu. Adwokatów jutro też. Jutro przedstawię Radzie Miejskiej mój projekt. Nabił się ogl, bo ta broda ci nie pasuje. Mi by pasowało, ale tobie nie. Declan, hej! Wiedźmin Geralt z Rivii i, jak zawsze, czarująca Triss Merigold. Witajcie. Witaj. Dziękuję, że zechcieliście przyjść. Już prawie wszyscy goście są obecni. Jeśli dobrze się przyjrzysz, Wiedźminie, zobaczysz na tej sali przekrój całego królestwa. Są tu wszystkie znamienite osoby. To my dziękujemy za zaproszenie. Jestem przekonana, że jeszcze wrócimy do tego tematu. Z całą pewnością. A teraz wybaczcie, muszę się oddalić. Obowiązki gospodarza. Na pewno jeszcze porozmawiamy. Trochę schudłeś, wiesz? Przedstawcie to sobie, panie. Ten krasnoludzki lichwiarz śmiał żądać ode mnie zwrotu długu. Publicznie, skandal! Sukin syn. Królewna Adda powinna niezwłocznie wyjść za mąż. Tylko grzecznie. Talor i Velerad. Geralt, przedstawiam ci grododzierżcę Velerada. Pamiętamy go. Miło mi. Witaj, Wiedźminie. Kopę lat. Velerad jest prawą ręką króla Foltesta. Pamiętam. Pani Triss jest bardzo uprzejma, ale przebywamy w gronie przyjaciół, więc nie ma potrzeby oficjalnie się przedstawiać. Ale jeśli chcesz otworzyć sklep albo faktorię, ubijesz potwora, masz sprawę do króla, najpierw musisz przyjść do mnie. Rozumiem. Będę pamiętał. Wybaczcie, grododzierżco, ale musimy przywitać się z resztą gości. Talor! Mój stary przyjacielu. Geralt, miałeś okazję poznać Talara? Talar? Tutaj? Dzień dobry. Chciałem przedstawić mojego pana, szlachetnego Erkyna von Blunt. Witajcie, panie. Erkyn złożył śluby milczenia i nie odpowie. Zastanawiacie się pewnie, jaki jest zatem powód jego wizyty. Rzeczywiście, zastanawiamy się. Złożył w swym życiu wiele ślubów. Przysiągł między innymi chronić rodzinę panującą.
Niestety królewna Adda z jakiegoś powodu nie darzy go zbytnim poważaniem. Ślubów zaś trzeba dotrzymać, niezależnie od okoliczności. Jaka jest twoja rola? Bo zgaduję, że ślubów nie składałeś. Upoważnił mnie, bym przemawiał w jego imieniu. Ponadto służę mu radą. Oczywiście. Nie przeszkadzamy zatem. Chodź, Geralt. Nie, ja chcę z Talarem pogadać. Talar! Milcząc koleś. Napijmy się. Sprawdzimy, czy po piwku też i po trochę po drobinie alkoholu dotrzymasz nadal ślubu. Zobaczymy. Wreszcie coś z siebie wydusiłeś. Słamałem swoje śluby. Przysięgałem na czaple. Czaple? Dość bredni. Talar wynajął mnie, żeby być inkognito na przyjęciu. No, a ty się wygadałeś. Nie rób szczę, proszę. Dam ci specjalny sygnet domu nocy. Zniskasz cenę do połowy. O, dzięki. Sygnet domu nocy. Hej, ubiorę go od razu. Czy to ten? Nie. Gdzie on jest? Sygnet domu nocy. Yeah, fioletowy, cudowny. No to mogę od razu, jesteśmy na przyjęciu, to mogę od razu się napić, no. O, już lepiej. No, Talar. I kognito. Porozmawiamy w swoim czasie. No, porozmawiamy. Jeszcze, czyli jakby to powiedzieć... To nie tamten koleś potrzebował Talara, żeby tutaj być na przyjęciu, tylko Talar potrzebował tamtego kolesia, żeby być upoważniony, by być na tym przyjęciu. Dobrze zrozumiałem. Została jeszcze... Adda i hrabia Tvet. Pamiętacie tą strzygę z intra? Baranie łby. Dość się zmieniła. Pani... Pozwól, że przedstawię czarodziejkę Triss Merigold i... Tvet, wiem, kto przede mną stoi. Znamy się. Nieprawdaż, wiedźminie? Można tak rzec, królewno. Faktycznie jestem królewną, chociaż czasami zupełnie tego nie czuję. Mam tyle obowiązków. Nawet sobie nie wyobrażasz, wiedźminie. Czemu tak na mnie patrzysz? Nie podoba ci się moja suknia? Wybacz pani, ale każda suknia, nawet największej urody, wypada nijako przy twoim obliczu. Bacz na słowa, mutancie. Cicho, Tvet. To było bardzo przyjemne. Ja decyduję, czy i kiedy ktoś mnie obraża. Ależ wasza wysokość to odmieniec. Milcz, Tvet. A ty nie masz jaj, Tvet. To było bardzo miłe. Na razie możecie odejść. Poznałeś już wszystkie bardziej znaczące postaci. Teraz muszę porozmawiać z Loivardenem. Uważaj, na pewno ktoś spróbuje cię wypytywać. O co? Jestem tylko wiedźminem. Nie daj się zwieść. Tutaj wszystko ma podtekst polityczny. Ciekawe, co ona pomyślała wtedy, kiedy upiłem tamtego rycerza. Talar! Jak się bawisz, wiedźminie? Wybornie. Żarcia mało, nie ma gdzie usiąść. Wszyscy się kręcą po sali, wymieniając jakieś banały. I jestem chyba tutaj jedyną osobą spoza licznych tajemnych układów. Taki nastał czas. Nowe obyczaje, nowa moda. Uważasz, że powinniśmy pokazać Nilfgaardczykowi, jakie z nas dzikusy? Mm. Że mylimy widelec z grzebieniem? Że jedyny sposób ucztowania, jaki znamy, to chlanie na umór, porykiwanie sprośnych piosenek i klepanie dziewek służebnych po tyłkach? Mm. Wybacz, ale jako anachroniczny relikt przeszłości przywiązałem się do dawnych obyczajów. Nowych nie rozumiem i nie aprobuję. A ty przestań mi mydlić oczy, Talar. Gadaj, kim jesteś i co tu robisz. Jestem patriotą. Na sercu leży mi wyłącznie dobro królestwa, a zagrożeniem dla niego mogą być układy, o których sam wspomniałeś. Nie kręć. Już powiedziałem, że jestem prostym, staromodnym wiedźminem. Mów do mnie słowami, których używał niegdyś Paser Talar. Paser Talar nie robi nic za darmo. Paser Talar jest oszustem, który wolałby zapewne, aby chłopcy z klasztornej nie dowiedzieli się o tym, że chadza na przyjęcia wyzimskiej śmietanki towarzyskiej. Niech będzie. Powiem ci, druhu.
Kroi się ostra haratanina. Pardonu nikt dawać nie będzie. A pokonanych rozdziebią krucy. Mój anachroniczny kamracie, staniesz do boju o nowy ład. Lub przeciw niemu. O tradycje i zwyczaje, o ziemię, dobytek i baby nasze walczyć będziemy. Przeciw komu? Kto jest tym złym? Kto baby chce nam kraść? Zwodzić cię nie będę, boś swojak i wspólna sprawa nas łączy. Tedy szczerze powiem, nie wiem jeszcze. Wkrótce jednak się dowiem, a wtedy... Wtedy nastanie czas miecza i topora. Ulice juchą spłyną i wiedz jedno, kamracie. Nie będzie miejsca na twoją neutralność. Powiedz, kim jest i co tu robi Devet. To tylko pionek. Nie rozumiem jednak, czemu Adda toleruje jego obecność. Rozwiń temat. Jak większość zakonników cierpi na kompleks małego fiuta. Na wszystko, czego się boi, reaguje agresją. A do tego jest Nilfgaardczykiem. Co? Różne rzeczy można powiedzieć o naszej królewnie. Ale nie to, że jest głupia. Może królewna prowadzi własną grę? Z całą pewnością. Mogłaby jednak rozsądniej dobierać sprzymierzeńców. To nie szachy. Stawką jest życie. Boję się, że ktoś ją wykorzystuje. Kim tak naprawdę jesteś? Tylko nie kręć, kamracie. Pracuję dla wywiadu Temerii. Wykonuję bezpośrednie polecenia króla. Szukam zdrajców, sprzedawczyków i obcych agentów. Jestem szpiegiem. Wysoko postawionym szpiegiem. Nie przeczę. Chcę ci zadać niedyskretne pytanie. Płazy, o które mnie pytałeś, to sprawa osobista, czy, że tak powiem, ideologiczna? Sprawa osobista. Możesz wyjaśnić? Okradli mnie i zabili osobę, którą zdążyłem polubić. Wystarczy? Rozumiem. Dziękuję za szczerość. Co Leuwarden ma wspólnego z nadchodzącymi zmianami? Jeszcze nie wiem. Muszę umówić rycerza Erkyna na prywatną rozmowę z naszym gospodarzem. Bo jego intencje są dla mnie niejasne. Dla mnie też. Czyżby? Co masz na myśli? Wygląda na to, że twoja... przyjaciółka świetnie się dogaduje z Leuwardenem. Podobno się nie znają, a jednak mają sobie dużo do powiedzenia. Sam popatrz. Ufam Triss. Znasz ją lepiej ode mnie, ale nie mów później, że cię nie uprzedzałem. Wracając do Leuwardena, wiem, że jest związany z jakąś ponadnarodową organizacją kupców, bankierów i innych bogaczy. Czemu za wszelką cenę chcecie mnie wciągnąć w grę, która mnie nie dotyczy i w gruncie rzeczy mało obchodzi? Ta gra dotyczy cię bardziej niż sądzisz. Chcesz powiedzieć, że masz gdzieś konflikt zakonu i wiewiórek? Chcesz powiedzieć, że wszystko ci jedno? A twoja kochanka, Triss Merigold? To prywatna sprawa. Chcę zniszczyć Salamandrę. Oto mój cel. Salamandra ma mocodawcę. Osoby, która jest na tej sali lub o której się tutaj mówi. Siedzisz w tym wszystkim po uszy, wilku. Czy to ci się podoba, czy nie? Ma w sumie rację, koleś, nie? Wybacz. Jeszcze porozmawiamy. Ach, lubię Telara. Roderick Devet. Sukinsen Devet, jak już. Velerat, ej. Mów śmiało, Geralt. Byle nie o polityce. Mam już tego serdecznie dość. Spokojnie, chciałem porozmawiać o królewnie. Żadnej polityki. Chciałem zapytać o klątwę. Ciszej do cholery. Napiłbym się jeszcze czegoś mocniejszego. No dobrze, pytaj. Czy królewna miewa dziwne sny? A skąd ja mam to wiedzieć, do cholery? Już dawno nie rozmawiałem z Addą na osobności, bez towarzystwa tych nadętych dupków z zakonu. Może zauważyłeś jakieś inne podejrzane zachowania? Geralt, twoje pytania ocierają się o zdradę stanu. Velerat, nie pytam z chęci zdobycia wpływów politycznych, ani z perwersyjnej ciekawości. O ile wiem, nasza słodka królewna jest teraz zupełnie normalną dziewczyną. Normalną pod względem fizycznym, bo w główce jej się trochę poprzewracało. Jest agresywna? Miewa stany lękowe? Agresywna? Owszem, bywa. Ale jak na rozpuszczoną pannicę, to nawet w normie. Sam nie wiem, jest taka...
No, jaka? Jak na mój gust. No powiedz w końcu. Brak jej solidnego rżnięcia, męskiej ręki. Ta. Muszę iść. Do zobaczenia. Bywaj. Aha. Dowiedziałem się czegoś ciekawego. Księżniczko!